Cześć, witajcie. Dzisiaj postaram się skupić na analizie techniki kolejnego zawodnika z klubu Tree Talent Team. Jest to zawodnik już z wieloletnim doświadczeniem, aczkolwiek jest to młody zawodnik, gdyż 15-letni. Długo myślałem nad tym, jak do tego podejść, gdyż w jego przypadku jest już on ułożony całkiem nieźle, jeżeli chodzi o pływanie, i będziemy musieli skupić się na niuansach, które mogą przynieść dobre efekty, ale niekoniecznie muszą być to rzeczy, które mogą pomóc. To wszystko wyjdzie w praniu. Musimy pamiętać, że jest to żywy organizm i jedna zmiana może pociągnąć, dobra zmiana może pociągnąć ze sobą złą zmianę w innym kierunku, którą trzeba będzie gdzieś naprawiać. Także widząc zawodnika płynącego na rzucie z góry, właściwie ciężko jest przyczepić się o cokolwiek i znaleźć coś, co można by poprawić. Moim zdaniem fajne ułożenie ciała, leży wysoko na wodzie, więc tutaj nie mam do tego żadnych obiekcji. Dopiero jak zejdziemy na rzut pod wodą, możemy przypatrzyć się ruchom rąk i tutaj możemy znaleźć pewną rzecz, na której powinniśmy się skupić, i odnalazłem tutaj, proszę bardzo, zaraz po wejściu ręki do wody zawodnik robi fajną fazę napłynięcia, ale zauważyłem, że po chwili następuje delikatne zgięcie nadgarstka. Proszę, tutaj możemy zobaczyć, co powoduje, o, i tutaj, co powoduje jakby podniesienie całej ręki do góry. No i moim zdaniem jest to delikatne oporowanie. Wolelibyśmy sprawić, żeby ręka, jak wchodzi do wody, żeby zminimalizowała te opory i napłynięcie było jak najbardziej gładkie, że tak to określę. Dlatego zobaczcie, jest to rzecz, nad którą będziemy pracowali oczywiście. I tutaj, o, po napłynięciu nadgarstek delikatnie do góry. Oczywiście nie zawsze to widać, ale są momenty, kiedy ten nadgarstek idzie o wiele bardziej do góry niż powinien. W tym punkcie widzimy, jak ręka idealnie prosta i nadgarstek delikatnie jest do góry. Widzicie? Będziemy starali się, żeby nadgarstek był przedłużeniem dłoni, tak? Dalej prosto, żeby szedł. I tak samo tutaj, jeżeli będziemy robić chwyt wody i mamy punkt na ramieniu, mamy punkt w łokciu i w nadgarstku, to już nie będziemy starali się robić bardzo mocnego zgięcia w nadgarstku, tylko żeby nadgarstek i dłoń była przedłużeniem, naszego przedramienia. Jest to bardzo mała rzecz, ale będziemy starali się nad nią pracować. Tak samo, jeżeli przyjrzymy się troszeczkę wcześniej na filmiku, z góry możemy zobaczyć, że jego ręka wchodzi delikatnie, pierwsza do wody wchodzi kciuk, a nie cała dłoń, wszystkie palce. Jest to rzecz, którą można zauważyć u wielu zawodników na o wiele wyższym poziomie pływackim niż ten na przedstawionym filmiku. Nie jest to jakiś wielki problem, ale póki on jest młody i bardzo elastyczny, możemy zrobić coś w tym kierunku, żeby naprostować to pływanie, to raczej będziemy starać się to naprawiać, zwłaszcza że nie jest to duża rzecz, która pociągnie coś za sobą, a wyskoczyła ona dopiero po dużych objętościach, które były zastosowane w lutym, marcu, zdaje się, na obozie. Więc teraz będziemy starali się nad tym popracować. Ale przechodząc dalej, w tym miejscu możemy również zauważyć bardzo wysokie ułożenie łokcia podczas fazy odepchnięcia. I tutaj, jeżeli zwrócimy uwagę, o, proszę, zobaczcie, w tym miejscu łokieć jest bardzo wysoko, zobaczcie. Łokieć jest już właściwie nad taflą wody, a w tym miejscu powinien znajdować się w wersji prawidłowej. To jest bardzo duża przestrzeń jeszcze do zmiany. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że próbował zrobić idealny chwyt wody. Spójrzcie tutaj, lekkie zgięcie w łokciu i już zaczyna łapać wodę. Jest tutaj widoczna ta ręka, która wchodzi nie do końca tak, jak mi się podobało. Prawda? A tutaj fajny chwyt wody następuje, widać to zgięcie. I zobaczcie, ręka powinna na tej wysokości, mniej więcej łokieć powinien znajdować się gdzieś w tej fazie. A u niego, proszę, zobaczcie, co się dzieje dalej z łokciem. Tu jest ok, tak? Pociągnięcie.
Ale tutaj zobaczcie, jak wysoko. Zobaczcie, różnica, jaka następuje pomiędzy tym przed chwilą pociągnięciem, gdzie miał łokieć na tej wysokości, a na tej wysokości. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli łokieć jest na tak wysoko. Automatycznie skraca mu się pociągnięcie i ręka już zaczyna wychodzić gdzieś na poziomie biodra, a przecież mogłaby wychodzić troszeczkę dalej jeszcze za gaciami, że tak powiem. I proszę bardzo, tutaj widzimy. Zobaczcie, delikatnie zbyt mocne zgięcie w łokciu, ale no, musimy zauważyć, że te ruchy nie są wszystkie idealne. To jest jednak żywy organizm i każdy ruch może się różnić od siebie, aczkolwiek staramy się w pływaniu, żeby ruchy były jak najbardziej symetryczne. Prawda? I tu widzimy troszeczkę zbyt duże zgięcie w stawie łokciowym. Wydaje mi się, że między 100 a 120 kąt nachylenia w łokciu wystarczyłby. No i delikatne, zbyt mocne może ugięcie w nadgarstku. Widzicie? To wszystko jest wywołane tym, że pracujemy ostatnio nad chwytem wody, a ta praca wywołuje różne anomalie w stawach podczas ruchu i będziemy starali się wyłapywać wszystkie te ruchy, które nie są sprzyjające, prawda? No i tu pociągnięcie można by jeszcze troszeczkę spróbować mocniej. To jest akurat wolne tempo, więc nie będzie to widoczne, ale gdy płynie o wiele szybciej, widać, że ruch jest mocno skrócony i ręka wychodzi zbyt wcześnie. Może to wynikać z tego, że jeszcze jest zbyt słaby triceps, może po prostu i organizm próbuje gdzieś pójść na łatwiznę. Także jak widzicie, nawet do takiego zawodnika pływającego poniżej 5 minut na 400 metrów zawsze znajdzie się coś do poprawy, coś nad czym można popracować i uważam, że technika jest sprawą, nad którą wy i wasi trenerzy na pewno możecie pracować przez cały rok. Oczywiście duże zmiany techniczne nie są wprowadzane gdzieś w okresie startowym, ale gdzieś w okresie bazowego przygotowania. Co ciekawe, ostatnio zdaje się na Facebooku Macieja Rakowskiego przeczytałem, że niejaki Brownlee, ten z braci Brownlee, jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam do zgooglowania, pływał na dystansie 400 metrów, właśnie około wieku 15 lat, z czasem 4:40, co jest, uważam, wynikiem takim, na którym ten zawodnik z wideo może się wzorować i skupiać, żeby zobaczyć, jak, ile jeszcze przed nim rozwoju i jak dobrze może pracować, żeby być tam, gdzie teraz jest Brownlee. Także zachęcam was wszystkich do pracy nad techniką. Jeżeli wam się podobało, zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka. Dzięki, cześć.